Reformator. Co, gdzie, kiedy w diecezji kaliskiej. 1 lipca tego roku minęło 25 lat od momentu, kiedy ksiądz biskup Stanisław Napierała erygował parafię Matki Boskiej Częstochowskiej w Sycowie. Dlatego w tym roku obchodzimy srebrny jubileusz istnienia naszej parafii. Dziękujemy Matce Bożej za opiekę przez te 25 lat, ćwierć wieku. Cieszymy się srebrnym jubileuszem. Dziękujemy za wszystkich kapłanów, za wszystkich wiernych, za tych wszystkich, którzy tę parafię tworzyli, budowali od strony duchowej, materialnej. Cieszymy się tym, że ta wspólnota przez 25 lat rozwija się, jest żywa, daje Kościołowi powołania kapłańskie. Jest za co Panu Bogu dziękować. Świętujemy cały rok. Cały rok chcemy się też nawracać i powracać do Pana Boga i Matki Bożej. A nasze główne uroczystości odbędą się w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Więc w najbliższą sobotę, 26 sierpnia o godzinie 11, ksiądz biskup Damian Bryl będzie w naszym kościele wraz z zaproszonymi kapłanami, którzy tutaj pracowali, którzy pochodzą z naszej parafii, z kapłanami z dekanatu sycowskiego, sprawował Najświętszą Ofiarę jako nasze uwielbienie, dziękczynienie i prośbę, byśmy zawsze byli wierni Panu Bogu, byśmy zawsze byli dobrymi dziećmi Matki Bożej. Zapraszam wszystkich, nie tylko parafian, ale mieszkańców Sycowa, dekanatu, wszystkich pielgrzymów, którzy pielgrzymują do Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę, żeby w tę sobotę pielgrzymowali do Sycowa, do naszej parafii, gdzie też Matka Boża tutaj każde swoje dziecko przyjmuje, kocha i obdarza łaskami. Spotkajmy się na mszy świętej o 11, a po mszy świętej przy kościele i przy probostwie będzie piknik parafialny, poczęstunek, spotkanie z biskupem, z kapłanami, z parafią. Serdecznie wszystkich zapraszamy. W najbliższą sobotę, 26 sierpnia, nasza wspólnota będzie przeżywać jubileusz 50-lecia przybycia do klasztoru w Niedźwiadach. Pragniemy wszystkich serdecznie zaprosić do wspólnego dziękczynienia. O godzinie 16 Eucharystii będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Damian Bryl. Pragniemy podziękować Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, a także wyrażamy wdzięczność tym, których Pan wpisał w drogi naszej karmelitańskiej wspólnoty, którzy w planach Bożej opatrzności przyczynili się do powstania tego klasztoru, którzy wspierali jego budowę na różnych etapach rozwoju i pomogli, aby ten dom rozrastał się zarówno materialnie, jak i duchowo. Serdeczną wdzięcznością ogarniamy wszystkich, którzy na co dzień modlitwą oraz hojnym i bezinteresownym sercem wspierają sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i przyczyniają się do wzrostu jego piękna. Szanowni Państwo, w ostatnią niedzielę sierpnia w Pleszewie odbędą się 22. wojewódzko-diecezjalne dożynki wielkopolskie. Serdecznie zapraszam. Szczęść Boże, jesteśmy w Mikorzynie. Pod koniec sierpnia zawsze zapraszamy do Mikorzyna na ogrody świętego Idziego. W ostatnią sobotę miesiąca sierpnia ogrodami świętego Idziego rozpoczynamy nasze doroczne wydarzenia odpustowe ku czci świętego Idziego. W tym roku ogrody 26 sierpnia o godzinie 18 rozpoczniemy od koncertu GG Duo, a także od koncertu pana Jakuba Tomalaka pod tytułem Uwielbienie z Maryją. Równocześnie do wydarzeń koncertowych będą warsztaty malarskie dla dzieci i dla dorosłych tutaj w naszym ogrodzie świętego Idziego. Będzie również plenerowa sesja fotograficzna. W niedzielę rozpoczniemy rekolekcje, które poprowadzi ojciec Włodzimierz Płatek, sercanin z Krakowa, który będzie te rekolekcje prowadził w tematyce Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oprócz rekolekcji w poniedziałek i wtorek, 28 i 29 sierpnia, będą tutaj warsztaty dla życia, wiara i płodność. Warsztaty będą w godzinach od 17 do 21.
zachęcamy również do udziału w tym wydarzeniu. Główny odpust ku czci świętego Idzieko będzie miał miejsce 3 września, suma odpustowa o godzinie 12. Już teraz zapraszamy wszystkich pielgrzymów i pieszo, i rowerami, samochodami, wszystkimi możliwymi środkami lokomocji. Również będziemy przeżywali wydarzenia odpustowe 1 września, bardziej może tutaj w naszym wymiarze lokalnym, parafialnym, a w sobotę 2 września, jak zwykle o godzinie 10, msza święta dla chorych i osób starszych, serdecznie zapraszamy, a po południu zapraszamy wszystkie dzieci na mszę świętą o godzinie 16. Zapraszamy do Mikorzyna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 1 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Papież Franciszek w orędziu na ten dzień podaje hasło tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o ochronę świata stworzonego. Niech się rozleje sprawiedliwość i pokój. Nawiązując w ten sposób do słów proroka Amosa, które za chwilę przytoczę. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak niewysychający potok. Wołanie samego Boga o sprawiedliwość i o pokój. To motyw przewodni Światowego Dnia Modlitwy. Co możemy zrobić w tym dniu? No właśnie, możemy się modlić w naszych wspólnotach parafialnych. Papież w swoim orędziu na ten dzień mówi o ludzkim sercu, które często jest zagrożone konsumpcjonizmem w świecie współczesnym, jest niejako skażone tym konsumpcjonizmem. Wskazuje także na problem wody, która w współczesnym świecie jest towarem na sprzedaż, a często jest także takim miejscem czy sposobem na to, aby na człowieku zarabiać. A woda jest potrzebna każdemu człowiekowi. Dlatego takie inicjatywy jak budowanie chociażby studni w Afryce są dla Kościoła momentem, kiedy możemy pokazać jako wspólnota, że zauważamy kryzys wody w świecie, w którym żyjemy. Papież wzywa więc nas do modlitwy w tym dniu. Jest to dzień ekumeniczny. Warto byśmy zadali sobie także pytania o to, jakie popełniamy grzechy ekologiczne i starali zmienić się nasze serce. W tym orędziu czytamy o sercu, które jest zagrożone rozpasanym konsumpcjonizmem. Niech więc ten dzień będzie dla nas okazją do tego, byśmy podjęli wyzwanie do tego, aby przypomnieć sobie, aby świat stworzony, który nas otacza, był zawsze także otaczany przez nas modlitwą, zauważany nie tylko w górskich wycieczkach, ale także w naszych wspólnotach parafialnych. Módlmy się w tym dniu, rozpoczynając w ten sposób przygotowania do 4 października, do Dnia Świętego Franciszka, kiedy w sposób szczególny będziemy pochylać się nad encykliką Laudato Si. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 16 września w sobotę odbędzie się po raz drugi diecezjalne święto ministranta, połączone z diecezjalną pielgrzymką ministrantów, lektorów i ceremoniarzy do sanktuarium świętego Józefa. Zapraszam wszystkich na godzinę 9 do Bazyliki Świętego Józefa. Tam zgromadzimy się na mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Damiana Bryla. I po tej Eucharystii udamy się na halę sportową przy Technikum Świętego Józefa przy ulicy Złotej na rozgrywkach sportowych, na takiej rywalizacji pomiędzy ministrantami, aby wspólnie na sportowo spędzić ten czas. Bardzo prosimy księży opiekunów, aby poprzez formularz dostępny na naszej stronie zgłaszali planowaną liczbę uczestników tego wydarzenia. Przyjmiemy wszystkich, ale pomoże nam to w organizacji wydarzenia, w przygotowaniu posiłku. Wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na info@domjozefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy. Teraz wiemy, gdzie jedziemy.